Witam, z tej strony Mephiston. Tym razem zapraszam na prezentację gry Space Hulk Deathwing, która miała premierę przed kilkoma dniami, a dokładnie 14 grudnia 2016 roku. Dla początku wspomnę jeszcze, że producentem gry jest Trimon Studio, a za wydanie odpowiadał Focus Home Interactive. Nie grałem jeszcze w Space Hulk Deathwing, na tyle dużo, żebym wyrobił sobie zdanie na temat tej gry, a w konsekwencji mógłbym przygotować recenzję. Dlatego w filmie ograniczę się do zaprezentowania tego, co nas spotka, jeżeli zasiądziemy do sesji z Deathwing. Nie wdając się w szczegóły fabularne, które i tak stanowią jedynie pretekst do niczym nieskrępowanej naparzanki, omawiana gra jest adaptacją planszowej gry osadzonej w uniwersum Warhammera 40 000. Tyle, że twórcy nie raczą nas grą taktyczną, czego można by się spodziewać po adaptacji planszówki. Zamiast tego dostajemy FPS z garścią elementów taktycznych i charakterystycznym dla gier RPG rozwojem bohatera. W kampanii dla jednego gracza wcielamy się w władającego mocami psionicznymi kronikarza Mrocznych Aniołów, będących jednym z kanonicznych zakonów kosmicznych Marines. Jako przybocznych otrzymujemy dwóch Terminatorów i bez zbędnych ceregieli lądujemy w opanowanym przez tyranidów tytułowym kosmicznym draku. Woli wyjaśnienia, tyranidzi są kosmiczną plagą o zbiorowej świadomości, a wszelkie skojarzenia z rojem szarańczy lub potworami znanymi z filmowego cyklu Obcy są jak najbardziej na miejscu. Po tym jak już wejdziemy na pokład opanowanej przez wroga jednostki, będziemy wykonywać kolejne zadania, które w zasadzie sprowadzają się do dotarcia we wskazane miejsce i jego zniszczenia lub obrony, tudzież uruchomienia znajdującego się tam systemu lub zebrania cennych przedmiotów. Aczkolwiek niewykluczone, że zadania będą bardziej różnorodne, ponieważ ukończyłem dopiero dwa rozdziały kampanii i siłą rzeczy nie mogłem obejrzeć wszystkiego. W każdym razie, jak dotąd, i tak gra sprowadzała się do masakrowania dziesiątków genokradów oraz hybryd stojących między nami a punktem docelowym, z jakąś szczególnie masową jatką na końcu, ewentualnie potężnym tyranidem czy tajposem. Poszczególne rozdziały, które w zasadzie są kolejnymi misjami, składają się z kilku wykonywanych jedno po drugim zadań. Dodatkowo pojawia się możliwość penetrowania wraku statku w poszukiwaniu cennych relikwii. Nie przejmujemy się wtedy miejscem realizacji misji i zwiedzamy wrak na własną rękę. Wspomnę jeszcze, że poszczególne zadania są również miejscami zapisu stanu gry. Trochę to dziwne, ale że nie przewidziano zapisu w dowolnym momencie, a w jego miejsce zaserwowano nam system autozapisów. Sama walka, jak to widać na filmie, sprowadza się do ciągłego daka-daka-daka z małymi przerwami na przeładowanie broni lub odpalenie jakiejś mocy psionicznej, ewentualnie skorzystania z opcji taktycznych dostępnych w menu zarządzania towarzyszących nam skrzydłowych. Jednak uczciwie muszę się przyznać, że za wyjątkiem rozkazu leczenia i podążania za mną jeszcze nie zdarzyło się, żebym użył cokolwiek innego. Ale zobaczymy, może wraz z wzrostem trudności kolejnych misji gra zmusi mnie do korzystania z większej gamy dostępnych rozkazów. Oprócz wcześniej wymienionych, rozkaz obrony danego miejsca wydaje się tu liderem do zastosowania. Jeżeli chodzi o inne rozkazy, pojawiają się one kontekstowo, na przykład polecenie skanowania, otwarcia drzwi czy zniszczenia ścian. Właśnie, niektóre ściany da się niszczyć, tworząc w ten sposób przejścia. Z opcji taktycznych pojawia się jeszcze możliwość blokowania śluz, tak żeby niektóre korytarze zostały odcięte. Z jednej strony dobrze zabezpieczyć sobie tyły, ale z drugiej nie zaobserwowałem, żeby było to szczególnie potrzebne. Może standardowa trudność gry jest za niska, żeby się przejmować takimi rzeczami. Po tym jak uporamy się ze wszystkimi zadaniami danego rozdziału, wracamy do bezpiecznej bazy wypadowej, gdzie otrzymujemy punkty doświadczenia, które możemy przekuć na zwiększenie wartości bojowej kronikarza lub towarzyszących mu terminatorów. System rozwoju jest prosty jak budowa cepa. Składają się na niego trzy linie, na których rozmieszczone są punkty dające jakieś specjalne bonusy. Dla uzyskania bonusu konieczne jest wydanie tylu punktów doświadczenia, żeby dotrzeć do niego na danej linii, do której go przypisano. Każda z linii skupia się na innych aspektach rozwoju. Pierwsza odpowiada za zwiększenie siły towarzyszy, druga pozwala rozwijać kronikarza, a trzecia również dotyczy kronikarza, tyle że w zakresie jego mocy psionicznych. W przerwach od walki można również wymieniać ekwipunek używany przez głównego bohatera. Przy czym skazani jesteśmy na pancerz Terminatora, a wymieniać możemy tylko broń, jaką się posługujemy. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby naszego kronikarza uzbroić chociażby w mordercze na bliskich dystansach działka szturmowe, co w planszowym pierwowzorze jest niemożliwe. Możemy również przezbrajać towarzyszy, a w praktyce jednego z nich, ponieważ wybranie się na misję bez Terminatora pełniącego rolę medyka polowego, to samobójstwo. Jeżeli chodzi o bazę, to możemy ją odwiedzać również będąc w trakcie przechodzenia danego rozdziału, a to dzięki bramom, jakie może otwierać kronikarz, które są niczym innym jak teleportem do bazy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w danej misji liczba bram do otwarcia jest ograniczona. Wspomnę jeszcze, że misje z kampanii dla jednego gracza mogą być również przechodzone w trybie kooperacji dla maksymalnie 4 graczy.
trybie kooperacyjnym każdy wybiera rodzaj terminatora, jakim będzie grać, przy czym niemożliwe jest wybranie dwóch takich samych specjalizacji. Następnie to samo, co w trybie single robiliśmy razem z dwoma NPC-sami, robimy teraz z trójką przyjaciół. Jest jeden wyjątek polegający na innym systemie rozwoju postaci, jaki obowiązuje w grze kooperacyjnej. Nie wdając się w szczegóły, rozwój następuje na bieżąco, w trakcie misji nie mamy możliwości rozdziału awansu, po prostu łapiemy poziom i otrzymujemy jakiś boost. To, co jest atrakcyjne w trybie kooperacji, to znacznie zwiększona trudność. Nawet na poziomie łatwym, przez chwilę roztargnienia, można całym składem zaliczyć zgon. Tyle w temacie samej rozgrywki. Na koniec parę słów dotyczących technicznej strony gry. Dużo osób narzeka na spadki FPS. Nie da się ukryć, że spadki FPS są zauważalne nawet na bardzo mocnych kartach graficznych. Inna sprawa, że to, co widać na ekranie, jest naprawdę na wysokim poziomie. Robiąc film, grałem na średnich ustawieniach graficznych w rozdzielczości Full HD, a i tak wszystko wygląda naprawdę super i sprawia, że czuć klimat 40. Ponarzekać można jeszcze na występujące czasami bugi, ale żeby być sprawiedliwym, nie zdarza się to często. Raz miałem taką akcję, że po wejściu do nowej sekcji nie wczytały się ściany i widziałem wyłącznie podłogę oraz sufit, ale miało to miejsce w trybie kooperacji, a już w czasie gry jednoosobowej się nie zdarzyło. Natomiast w singlu jeden raz nie została mi zaliczona misja, pomimo zrealizowania wyznaczonych celów. W efekcie musiałem powtórzyć kilka minut gry od ostatniego autozapisu. Oprócz bugów nieco denerwują długie czasy wczytywania, przy czym w trakcie danego rozdziału gra już nic nie doczytuje, więc może i warto na początku poczekać dłużej, żeby później mieć spokój. Ostatnim problemem technicznym jest wykładanie się hostów w trakcie gry kooperacyjnej. Mam nadzieję, że zostanie to szybko naprawione. Można się załamać, jak po pół godzinie gry host wykłada się na koniec danego rozdziału. Tyle w temacie prezentacji gry Space Hulk Deathwing. Zastrzegam, że prezentacja została stworzona w oparciu o ukończone dwa rozdziały kampanii jednoosobowej i jakieś 2-3 godziny gry kooperacyjnej, więc może się zdarzyć, że nie wszystkie aspekty gry zostały przedstawione w prezentacji. Pozdrawiam, Mefiston. Zapraszam do komentowania filmów i subskrybowania mojego kanału.